komentarze internautów są czasem przykre, ale też portale donoszą, że między innymi dla Sylwii trzeba pisać na kartce specjalnie, co ma powiedzieć. Czy faktycznie tak jest? No, ty widzisz to za kulisami, jak to wygląda. Z tego co wiem, to jedynymi osobami, które mają na kartkach powiedziane, co muszą powiedzieć, to my prowadzące. Bo my mamy pewne założenia scenariusza, numer SMS i numer, na który mamy wysyłać. Nigdy nie widziałam tego, żeby cokolwiek Sylwii, ktokolwiek podpowiadał. Sylwia nie ma tak zwanego ucha, tak jak my prowadzący, czyli nie ma kontaktu z reżyserką. Tego po prostu nie da się na żywo reżyserować, co widać w trakcie programów na żywo. Sylwia nie wie, co ją czeka, w związku z tym musi być rzutka, musi na bieżąco reagować i ripostować, jeśli coś się pojawi, jeśli musi. I to robi. Więc myślę, że tymi programami na żywo już udowodniła, że nikt jej nigdy nie pisał niczego na kartce. Też taką kolejną plotką dotyczącą Sylwii jest to, że specjalnie Sylwia siedzi na skraju, a po drugiej stronie Marek, bo jest pomiędzy nim jakiś konflikt. Czy ty widziałaś jakiś konflikt, jakiś zgrzyt pomiędzy nimi? Nie, nigdy nie widziałam żadnego zgrzytu. Co więcej, zarówno Marek, jak i Sylwia są tak niekonfliktowymi osobami, to prędzej Justyna jest w stanie powiedzieć tak coś uczestnikowi nawet, że a tutaj to niedobrze się zachowałeś. Ona jest taka bardzo ostra w tym, co mówi. Oczywiście bardzo sprawiedliwa jednocześnie, ale no potrafi jasno wyrazić swoje zdanie, że gdzieś są niedociągnięcia. Ja ją za to kocham, bo jest taka prawdziwa, jest taką profesjonalistką. Natomiast jeżeli chodzi o Marka i Sylwię, również profesjonaliści, ale jednak starają się w delikatny sposób zwracać uwagę, jeżeli to robią. I nie wierzę, żeby tutaj jakikolwiek konflikt mógł w ogóle powstać, bo są takimi bardzo serdecznymi ludźmi, w ogóle cała czwórka. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.